Czy teraz się uda? Tym razem krótkie rozegranie. Jednak czujni obrońcy jedności. Jeszcze raz. Ach, złe podanie Filipa Szapli. Przejmują ją Krzyszowiczanie. Będzie groźna akcja. Idzie, idzie druga! Pięknie! Tak, wyjdzie sam. Nie, jest to Mateusz Czyż. Ależ bez gołu, Garisowy. 25. minuta spotkania i Krzyszowianie wychodzą na prowadzenie. Zerwa kontra. Już rozpoczęliśmy grę. Jest Mateusz Kibiński. Wycofanie na środek boiska do Marcela Gieronia. Ten na prawo do Filipa Czapli. Jest ponownie Filip Czapla. Dobre podanie, wchodzi marchewka w pole karne. Bardzo groźna sytuacja i gol! Samobójcze trafienie jedności Krzyszowice. A asystentem przy tej bramce Paweł Marchewka. Dobrze dla Myszkowa, że w końcu strzelamy bramkę przy pomocy zawodników gospodarzy. Ale to co w siatce, to w siatce i mamy wynik 1-1. Już doliczony czas gry. W narożnikach boiska Oktawian Obuchowski, Dominik Marek. Jest rzut dla Oktawiana Obuchowskiego. Jest mało lepszy i to jest gol! Wspaniała bramka Krzyśka Mało Lepszego. W końcu dobrze wykonany rzut wolny. Nie wiem, 10, 11 w tej części. Asysta Dominik Marek, bramka Krzysztof Mało Lepszy. I to, czego żeśmy sobie przed chwilą życzyli, bramki do szatni, właśnie dostaliśmy. A ten prezent dla nas dał Krzysztof Mało Lepszy. Tym razem rzut rożny dla drużyny jedności Krzyszowice. Dawid Mucha to piłkarz, który tutaj powoził naszych zawodników i... Dla miejscowych całkowicie niespodziewanie z rzutu rożnego. Podobnie trochę do naszej bramki. No znowu mamy 2-2, znowu jest niebezpiecznie. A była to 49. minuta spotkania. Znowu gospodarze. Bardzo groźna sytuacja. Proszę Państwa, sytuacja robi się lekko dramatyczna, bo przegrywamy 3-2. 51. minuta spotkania, dosłownie 2 minuty po utracie poprzedniej bramki. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Już 68. minuta spotkania się rozpoczęła. Podbiega tutaj Oktawian Obuchowski, jest Dominik Marek. Będzie chyba dośrodkowanie bezpośrednio w pole. Dobra i 3-3! Ależ to był piękny gol Mało Lepszego! To najpiękniejszy gol dzisiejszego spotkania. Tym razem asystuje mu Dominik Marek przy pierwszej bramce z rzutu rożnego. Oktawian Obuchowski zaliczył asystę. Ależ tutaj Mało Lepszy przyłożył tą głowę wspaniale. Walczymy do samego końca o zdobycie zwycięskiej bramki. Piłkę już ustawił Oktawian Obuchowski. Pilnie kryty, Mało Lepszy. I nie wiem, czy to był gol bezpośrednio z rzutu rożnego, proszę Państwa. Bezpośrednio, trenerze? Bezpośrednio to wpadło? Nie, głowa, ale nie pojechał. Jest 4-3 dla Myszkowa. 90. minuta spotkania. 90. minuta meczu. No, teraz tutaj wyjeżdżamy. Marcin Domagała po wygranym 4-3 meczu z jednością Krzyszowice. Trenerze, niespodziewany thriller dzisiaj. No niespodziewany, natomiast jakby tak popatrzeć na mecze Krzyszowic, one często kończą się wynikami wysokimi, co jest atrakcyjne dla kibiców, może mniej ciekawe dla trenerów ze względu na straty bramek, ale z drugiej strony ja przyznam, że jako szkoleniowiec też wolę wygrywać 4-3 niż 1-0, chociaż może to nie jest takie profesjonalne, bo zawsze 0 z tyłu to jest dla trenera skarb, natomiast ja się cieszę, że to jest widowisko i wygrywamy. Była dzisiaj walka. Mnie szczególnie imponował Krzysztof Mało Lepszy, który no, popisał się dzisiaj hat-trickiem i chyba był taką wyróżniającą się postacią w naszym zespole. Na pewno. No, Krzysiu po jakimś słabszym okresie
popracował bardzo mocno w tym tygodniu. Pracowaliśmy tak naprawdę z zespołem i nad stałymi fragmentami gry i to przyniosło efekt, bo 3 bramki zdobyliśmy po właśnie rzutach rożnych i jego uderzenia głową. Chcieliśmy, żeby znajdował się bliżej bramki, co robił dzisiaj, także na pewno to przebudzenie dzisiaj było widoczne. Przed nami 4 mecze z czołówką. Zawiercie, Szczakowa, Raków Częstochowa oraz Podlesianka. Będzie ciężko. Nikt nie mówił, że będzie lekko, natomiast no, gramy w każdym meczu o zwycięstwo i cieszymy się, że dzisiaj jeszcze punktów, ale na pewno za kilka dni czeka nas bój z Wartą u siebie, ale to są derby, Jury i myślę, że warto przyjść na boisko i zobaczyć na stadion, zobaczyć nasz zespół rywalizujący z Wartą. Dziękujemy bardzo i gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Jesteś gotowy, no? Z nami nasza ostoja defensywy Marcin Mączka. Marcin, opowiedz nam coś o tym meczu. Był to ciężki mecz, 2 razy podnosimy się z desek. Powiedz, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Myślę, że trzeba docenić drużynę, że pomimo tego, że traciliśmy bramki, potrafiliśmy zawsze wyrównać, a następnie pod koniec meczu jednak przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. No i nic nie pozostaje mi tylko pogratulować drużynie. I cieszymy się, bo to jest jednak ciężki teren. Nie tak jak tutaj wszyscy mówią, że no już te Spiszowice spadły i tu się łatwo gra. Nie, tak nie jest. Tu jest charakterna drużyna, walczyć do końca i gratuluję też drużynie, która dzisiaj przegrała. Marcin, myślisz, że to zwycięstwo może napawać nas optymizmem przed meczem z Wartą Zawiercie? Myślę, że na pewno do wiatru w żagle i podejdziemy jeszcze bardziej zmotywowani do tego, żeby jednak te ostatnie 4 mecze jeszcze w nich ugrać po prostu jak najwięcej i nic tylko wygrywać. Super. Ostatnie pytanie. Z którym bramkarzem lepiej ci się gra? No tu akurat ciężko mi jest to powiedzieć, bo z obydwoma to wyjątkowi bramkarze, ale ze względu na to, że z Bartkiem jednak znamy się już jakiś czas i ufamy sobie, no to no tak 51% na Bartka, 49% na Mateusza. Okej, dziękuję bardzo za wywiad. Bardzo. Z nami trener Jedności 23 Przeszowice, pan Dawid Cholewa. Panie Dawidzie, byliście dzisiaj bardzo blisko sprawienia niespodzianki. Ja wiem, czy niespodzianki. Czwarta liga ma to do siebie, że tu różnorakość wyników sportowych jest dość dynamiczna. Wystarczy tylko spojrzeć w tabelę na kolejkę poprzedzającą. My robimy to, co powinniśmy robić na boisku. Brakuje pewnych elementów. No i tak też wynik meczu dzisiaj się zakończył. Zbliżamy się do końca tego sezonu czwartej ligi. Generalnie jak wiem, że jesteście tutaj drużyną, która bodajże pierwszy raz na tym szczeblu występuje. Jak trener może ocenić ten sezon i poziom czwartej ligi? Ja krótko mogę ocenić ten sezon, bo jestem tutaj od paru meczy. Natomiast ta liga jest nieprzewidywalna, ona niesie za sobą dużą dysproporcję pomiędzy jednym a drugim meczem. To oczywiście wynika ze specyfiki i charakteru pracy, niezawodowym traktowaniem piłki nożnej. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.